Wybitny polski alpinista, himalaista i podróżnik, który od 1976 roku stale wspina się w górach za granicą, m.in. w Himalajach, Hindukuszu i Karakorum. Tworzył też w ogóle całą historię polskiego alpinizmu. W wieku 17 lat ukończył kurs skałkowy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i rozpoczął wspinanie w Tatrach. W 1971 ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym krakowskiej AGH. Prócz wspinania zajmuje się organizowaniem i logistyką wypraw. Podrzucał cele, co jest do zrobienia, prawda? A to też wymagało dużej wiedzy, bo trzeba było znać światowy poziom alpinizmu, co się dzieje, kto co robi, gdzie się kto wspina. I potrafił wyszukiwać cele, na przykład dziewiczych szczytów. Organizował i kierował wyprawami w góry wysokie, m.in. Broad Peak w 1984, K2 na drodze Magic Line w 1986, była też Annapurna Wschodnia w 1988. Nie było widać tego rządzenia, a jednak coś tam się działo, prawda, pod jego dyktando, ale nie robił tego po wojskowemu, prawda, nie wyznaczał, nie był tak, tak, nie tak. Tylko tak robił, żeby to było tak, jak on chce, ale bez takiego bardzo wyraźnego, prawda, podejmowania decyzji. Poza ogromną empatią i talentem przywództwa na szlakach, świetnie odnajduje się w zarządzaniu projektami. W latach 1980-92 był prezesem klubu wysokogórskiego w Katowicach, który wówczas skupiał wybitnych alpinistów i himalaistów, takich jak Jerzy Kukuczka, Krzysztof Wielicki, Ryszard Pawłowski i Artur Heiser. O Januszu można by długo mówić, bo jest jednak częścią historii klubu wysokogórskiego w Katowicach. Objął także funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Alpinizmu w latach 1987-1993, będąc również przewodniczącym Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej. No, on był też na wszystkich konferencjach, spotkaniach, różnych tam naszych festiwalach i innych, to Janusza nigdy nie brakowało. On był wszędzie, prawda? Natomiast w latach 2013-2018 szefował programowi Polskie Himalaje, którego częścią został program Polski Himalajzm Zimowy imienia Artura Heisera. Z taką duszą towarzystwa potrafi być. To nie wszyscy tak mają. Nie? Jemu nic nie przeszkadza, nikt mu nie przeszkadza. Z każdym się dogada, on nie ma właśnie wrogów. Wielokrotnie organizował Festiwal Filmów Górskich w Katowicach. Jest też członkiem jury rozmaitych górskich festiwali filmowych w Europie. Jakby tak mu określić, jest taki dobry człowiek. Nie, tak w cudzysłowie, dobry człowiek. Na nikogo się nie złościł, potrafił wybaczać tam, jak się komuś coś nie udało, czy coś zrobił źle. No, taki Janusz jest.